tak patrzę na tą kamerkę i ze streama na stream coraz bardziej jak Menel troszeczkę wyglądam, aleluj. Na Turcji, ale nie wiem, nie wiem, czy będzie gra na Turcji, może rankedy jakieś. O, Matteo Przyberinio. Pamiętam. Miałeś suba u mnie już. Albo nie miałeś, ale pamiętam, że pisałeś. Proszę bardzo, dla ciebie pyk, normalnie. A, poczekaj. Bo nie widzisz dokładnie, co ci daję za tego suba, także patrz. Pyk. O, luj. O, paznokcie nawet obciąłem. Jakiś Davelis mnie schostował. Dzięki, Davelis. Dałeś mi chociaż suba? O, ty masz tylko mnie w followach? Nie! Dałeś mi hosta nawet mnie! Co jest ty? A nie masz mnie w followach, to po co mi hosta dałeś, pajacu? Ty, Davelis, nie no, w dupę, bez przesady. Masz bany fufu w dupę w followach? Jesteś normalny? Davelis jakiś, rozumiesz? Hostuje kanał Spartiatics. No i nie ma mnie w followach, rozumiesz to? Nie no, w dupę, to po co ty mnie oglądasz, jak ty nie masz mnie w followach, gościu? A tu obserwujących jakichś tam ludzi obserwujesz? Znaczy ciebie obserwują. No tak, ale on mi dał zero widzów. Także wiesz. I nawet sam nie jest moim widzem, więc można powiedzieć, że nie dość, że dał mi 0 widzów, to jeszcze minus 1. O, zobacz na przykład to zdjęcie, jak kiedyś wyglądałem, jak zanim zacząłem streamować. A teraz w sumie wyglądałem jak faja gruba. Ale zobacz, jak kiedyś wyglądałem. No przecież, znaczy włosy mam jak idiota skończony. Ale zobacz to. No kiedyś ćwiczyłem, to wyglądałem fajnie, tak? Teraz wyglądam jak gówno, ale to nieważne, bo wiecie czemu nieważne, jak wyglądam teraz, a jak wyglądałem kiedyś? Bo teraz w sumie widać tylko moją mordę i liczy się to, co mówię, a nie jak wyglądam. Poza tym ja muszę reprezentować właśnie takich ludzi, którzy wyglądają jak gówno, ale pokazują coś, tak? Sobą. Albo nie. A o to zdjęcie chodziło, patrzcie. Fajne? To ja i krowa. I krowa oznaczyłem. Nie, Michał, jak ty mi wysłałeś szoty z Rafoniksem, powiem tak, ja nie mogę oglądać szotów z Rafoniksem, bo Ksaja je oglądał, rozumiesz? Także nie będę tego oglądał, bo mnie zaraz zabiją. Szybciej z tą lodziarnią jebaną, ty szmulu jebany! Halo! Ja Kurwa, co on robi? Widzisz, kiedyś to były piękne rzeczy. A właśnie, zanim zacznę wam pokazywać rzeczy z tej grupki, patrzcie, widzicie zdjęcie w tle, tak? A jest, patrz, jest zdjęcie w tle. Wiesz, o co chodzi mi teraz? Chciałem wam coś powiedzieć, o którzy... Rzecz pewną, której niektórzy nie rozumieją i teraz muszę wam to powiedzieć, pa. Ładne zdjęcie, według mnie prostota, pięknie zrobiony ten. I ludzie, argument ludzi, którzy pisali, czemu to zdjęcie w tle jest słabe. Wiesz czemu? Bo można coś takiego w Paincie zrobić. Mordo. Patrz na to. Ja nawet nie będę nic mówił, po prostu patrz. Argument, że można coś w Paincie zrobić, to jest taki argument, jakbyś, nie wiem, wypieprzył czołem w ścianę, nic się nie zmieniło nadal. Tak, a pokażę wam jeszcze rzeczy, bo na tej grupce ludzie wstawiają. Zobacz, na przykład takie coś ktoś narysował. Bardzo ładne, ale to nie jest jeszcze najlepszy, patrz. No to jestem ja, nie? Jak coś. Ale patrz niżej. To jest piękne oczywiście, ale patrz na to. Ja pierdziele, no cudowne. Nie wiem, Kacper cierpiał. Ty nie cierpiałeś według mnie. Chyba, że cierpiał, żeby taki talent uzyskać, to rozumiem. Sponsor w tle. A tak, jeszcze jest figurka, poczekajcie. Poczekajcie, o na przykład tu. Powiem tak, miałem to usunąć. Miałem usunąć ten obrazek. Wiecie czemu? Bo nie wiem. Prawdziwy Tibijczyk narysował. To jestem podobno ja, no ale ani brody nie ma. W ogóle jakieś okulary, w dupę jakiś busz na głowie. No nie wiem, o co tu chodzi, naprawdę. Dostał pałę, ale warto było. No nie warto było, bo nie ma brody ani nic. Także po co ty to zrobiłeś? Ale zostawiłem już, żeby wam pokazać, jakich rzeczy nie robić na grupkę. O! To miałem już pokazać dawno temu. Patrz, takie coś jak Kuba Zapadka myślałem, żeby ustawić na subskrypcję. Patrz, to byłby pierwszy miesiąc suba. Tu 3 miesiące, 6 miesięcy i 12. Tylko lepiej zrobione by było, tak? Tu jest tak zrobione, żeby pokazać, o co chodzi. 4 miesiące temu mi o tym mówiłeś. No ale ja o tym mówiłem już dawno temu, tylko teraz jest jakby, wiesz, pokazane, jak mniej więcej by to wyglądało. Bo ja to tłumaczyłem jakoś kretyńsko. Ale jak masz na subie, że zapuścił broda, a na pierwszy miesiąc dasz bez brodnika, to jaki to ma sens? Co ci mam odpowiedzieć? No nie ma to sensu po prostu. O, to! Ja pierdzielę, no przecież czat. A nie, ja to chyba pokazywałem już. Nie wiem, czy ja to pokazywałem, ale piękne. Piękne.
100% ja, przysięgam. No przecież wygląda jak ja po prostu, a tam ludzie piszą, że nie. Rasputin. No po co tak piszesz? John Wick? A no też John Wick. Ale tak jak napisałem tam w komentarzu, kiedyś się tak ubiorę na streama, jak na tej figurce i zobaczycie, że przypomina mnie bardziej niż Johna Wicka czy tam innego pajaca. Co ona robi? To jakieś gówniane to ASMR, nie? To takie gówniane trochę. Jezus Maria, to ma 13 milionów. 14. ASMR kissing? Ta na dwa baty widzę. Ta. Dwa mikrofony. Ja pierdzie, co to w dupę jest? Poczekaj. Słyszałeś to? To cię ma uśpić? To bardziej rozbudzi w zasadzie. Zamkniesz oczy, to są różne rzeczy możesz wyobrazić przy takich dźwiękach. Co ona robi? Ty, ona bierze mikrofon do japy, o co tu chodzi? Co się jej głupio zrobiło? Ty widzisz to? Ja pierdzielę, co jest? No to nie uśpicie raczej, wydaje mi się, czat. Chociaż z drugiej strony, jeżeli już będziesz po, to łatwiej wtedy zasnąć, więc działa. Nie, to działa jednak. Fajne. Fajny pomysł. Ty, ale poczekajcie, tak szczerze. Powiedzcie mi, czy będzie podobny dźwięk, jak ona tym pędzelkiem robiła do mikrofonu. Tylko ja Biedronkę. Witam na streamie dla śpiochów. Nie będzie brania do japy mikrofonu, ale coś przetestujemy. Jeżeli już ci staną, napisz plus jeden na czacie. Się do tego nadaje. Czat, nie wiem jak wy myślicie. Nie przestawaj. Nie przestawaj. Polisz mikrofon? Nie, no to za słaby biznes to ASMR. Widziałem jak jedna typiarka robi cosplaye różne do ASMR. Tam przebiera się w takie stroje, jakby miała zarakręcić jakiegoś tego filmik dla dorosłych. Ale ma mało wyświetleń na tym, także słabe. A co wy na to, żebym teraz robił takie rzeczy na YouTube, że na przykład przebieram się za takiego marynarza, albo wiesz, za takiego hydraulika i wiesz, takie i takie ASMR wyrobimy, nie? Wiesz, coś, taki kontencik. Łatwo zrobić, łatwo wymyślić, wszystko proste. Gejowskie porno na YouTubie? No już jest takie coś, tylko może nie porno. Erozja wulkanu. Kiedy ja cię, powiedz,
Nie zostawię tego tak. Kiedy cię obraziłem? Teraz mi powiesz, kiedy cię obraziłem, bo inaczej takiego łokcia ci zapieprzę na mordę, na potylicę. Na potylicę. Wiesz czemu? Żebyś szybciej stracił przytomność. Oglądałem kiedyś taki film, gdzie walić, żeby tracił przytomność typ. Aha, nie ma argumentów. Napisał, że mu łokcia wypieprzył na potylicę. Widzisz, no. Typowy, wiesz. Typowy jakiś tam, co maszeruje jakieś tam paradzie w Warszawie. Podchodzisz do niego. Ty, wiesz w ogóle, co się dzieje? Nie, ale no, dołączyłem do wydarzenia na Facebooku. Hey! Lu! Zobacz to. W Chinach jakiś. Po co mam to oglądać? Nie, tego nie pokazuję. Czemu na tym YouTubie nigdy nic nie ma? W ogóle widziałem taki film, ostatnio mi się wyświetlił. Kurde, jak mi lagujesz, Blałek, no spokojnie, wezmę cię na 480. Zawsze Blałek to free content, także... To za 1200 zł jest to po prostu coś niesamowitego, można na tym pływać, już zaraz wam pokażę, jak to wygląda, więc niektórzy mają Mercedesy... Ale ma fajną nową fryzurę, Blałek, zauważyliście? Ale fajnie się prezentuje chłopak, nie no... Jakbym miał te 12 lat, mordo. Ja bym jego słuchał, a nie ASMR do poduchy. Dobra, no, tak. Siadaj na tego flamingo, już gość, już mnie to irytuje. Flamingo. Ty, no ale nonsens, takie coś kosztuje 1300? To jest strasznie drogo, naprawdę, to gówniane trochę jest to rzecz. Wa, wyobraź sobie, że 1300 płacisz, a tu ci ktoś, wiesz, idziesz sobie z tym na plażę i ktoś ci szpilę w to wbija i koniec zabawy. No, wyobrażasz to sobie? Gówno. O co tu i nie chodzi? Możemy wrócić na ląd. I tak wiosłujemy i tutaj już siedzimy godzinę. W ogóle moglibyśmy już noc na tym, na flamingu zrobić. Także zostawiajcie łapki w górę, to teraz zrobimy, nie będziemy się w ogóle... O, dwa filmy naraz zrobię, widzisz? Tak się robi content. My jesteśmy Judeański Front Ludowy, oddział samobójczy. Co to w dupę? Ale im pokazaliśmy, co? Psst! Hey! Guess what? What? I'm a cop. What? I'm a cop. You're a cop? Yeah, I'm a cop. Oh. Yeah. I'm a cop too. What? Yeah, I'm a cop too, man. You're a cop. Yeah. No, you're not. What? No, you're not. No. No, I'm a cop. I'm a cop. No. Yeah. I'm a cop. I'm a cop. Yeah, I'm a cop. All right. We're a cop. I'm a cop. I've always been a cop. I've always been a cop. My whole life. I'm a cop. I'm a cop. Guys, you're both cops. Shut the fuck up. Ja pierdolę. To jest taki amerykański dem, nie? To jest Superman, tylko że w Indiach? Jak w ogóle? Jak on wygląda w tym sweterku? No jak 100% Mikołaj. No spójrz, chłop. Zgolisz brodę. A kiedy zgolisz brodę? Językiem bezmózgowiem. Gragas. Kiedy kurwa zgolisz brodę? Ty słuchaj, śmieciu. Ty jesteś bez brody. Słuchaj, śmieciu. Jakbyś bez majtek chodził. No jakiś dureń, jak jeszcze jaką głupotę wymyśleć. No jakiś dureń, jak zwykle. Proszę państwa, przedstawił nam się tutaj patafil jakiś, także... Patafil! Patafil, nie no, cudowne słowo. Nie słyszałem go nigdy. Także no, ja spieprzam. Dziękuję za dzisiaj. Widzimy się w sobotę albo w niedzielę. Dziękuję za dotacje, subskrypcje, lujf, za wszystko. Wypieprzam. Puszczę reklamy jeszcze oczywiście, bo znasz mnie, mordo, ty pieniądze zawsze chętnie przyjmę. No. Także dobranoc wam życzę ja. Schrek, alleluja. Powiedz mi, skąd on się tutaj wziął?
czy w dżungli, czy gdzieś indziej. Czy wychował się gdzieś, czy u kogoś, może raczej coś. Dzień się potwora, co dzień ćwiczył swoje pazury, strugo swoje zęby, dzień to robił. Patrz, on wygląda o tak, 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 zabija bez litości wszak. On zabijał łypę.